Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydon. Oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Jest faktem znanym i antropologom, i psychologom, i historykom, że najważniejsze dla określenia tego, kim jesteśmy, naszej tożsamości, jest to przeciwstawienie my i oni, my i ci obcy, ci inni. Że właśnie w tym momencie konfrontacji z tym obcym, w momencie zetknięcia się z tym innym, kształtuje się ludzka tożsamość. Dziś jest to prawda równie ważna, co kiedyś. Żyjemy w czasach, w których właśnie to zetknięcie, ta konfrontacja nas i tych innych, tych obcych, wywołuje ogromny zamęt, ogromny lęk. Jesteśmy w tygodniu, w którym znowu mieliśmy do czynienia z bestialskim atakiem terrorystycznym, wynikającym właśnie z tego zderzenia kultur. Cały czas żyjemy w tym napięciu tej masowej migracji, niemalże nowej wędrówki ludów, właśnie masowego napływu obcych, innych do Europy. I widzimy, chociaż być może w Polsce jeszcze tego masowego napływu nie ma, ale już sama perspektywa tego wydarzenia wywołuje ogromnie gorące dyskusje. Dzisiejsze czytania, każdy z nich właśnie dotyka tego problemu podziału na nas i na tych obcych, na tych innych. I pierwsze czytanie, i drugie, i Ewangelia mówią o tym podziale, kategoryzując je w tym podziale między Żydów, naród wybrany i pogan. Pierwsze czytanie z Księgi Izajasza, drugie czytanie z tym ciekawym wątkiem świętego Pawła, który właśnie niejako zmienia obozy. Był w tym obozie Żydów, przechodzi do pogan, nagle orientuje się, że jest bardziej otoczony poganami, to z nimi ma więcej wspólnego poprzez wspólnie wyznawaną wiarę w Chrystusa niż ze swoim narodem, niż z tymi, z którymi dzieli między krwi. Ma nadzieję, że ten podział jest tylko chwilowy, tylko czasowy, że jeszcze Żydzi przyjdą do Kościoła, przyjdą do Jezusa Chrystusa, ale cały czas ten podział się utrzymuje. I w Ewangelii mamy właśnie ten podział, w którym Jezus Chrystus do poganki, do kananejki mówi: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Pismo Święte w związku z tym dotyka w dzisiejszych czytaniach tego problemu i warto przyjrzeć się, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego Słowa Bożego na temat tego bardzo aktualnego i bardzo drażliwego tematu zetknięcia się z tymi innymi, z tymi obcymi, z inną kulturą. Po pierwsze, to co możemy zobaczyć, to to, że Pismo Święte uznaje to rozróżnienie. Widzi, że właśnie są grupy, z którymi się identyfikujemy i są grupy, które są dla nas obce, które są dla nas inne. Być może wydaje się to wnioskiem bardzo banalnym, ale nie dzisiaj, w sytuacji, kiedy jest bardzo wiele takich kosmopolitycznych głosów, które mówią, że nie istnieją zbiorowości. Nie ma czegoś takiego jak zbiorowość.
Nie ma czegoś takiego jak naród, nie ma czegoś takiego jak jakaś kultura zachodnia czy kultura islamska, są tylko jednostki. Te głosy mówią, że właśnie zbiorowości są tylko pewnymi kajdanami, które się nakłada na poszczególne jednostki, które tłamszą właśnie te jednostki w jakichś szufladkach i kategoriach. Te głosy mają takie podejrzenie, że wszelkie myślenie w kategoriach zbiorowości na pewno oznacza jakieś fałszywe stereotypy i na pewno z góry oznacza jakąś bigoterię. Tymczasem widzimy, że Pismo Święte mówi nam, że istnieją, realnie istnieją zbiorowości. Oczywiście istniejemy my jako jednostki, tego oczywiście Pismo Święte nie chce znieść, natomiast widzi również istnienie zbiorowości, widzi istnienie pogan, widzi istnienie Kananejczyków, widzi istnienie Żydów. Tak samo i dzisiaj Pismo Święte by widziało istnienie Europejczyków i Polaków i tak dalej. Istnieją pewne zbiorowości. Po drugie, szczególnie Ewangelia właśnie nam to dzisiaj pokazuje, Pismo Święte uznaje, że zupełnie inne są obowiązki moje względem osób z grupy, do której właśnie przynależę, a inne są moje obowiązki względem osób, które są właśnie tymi obcymi, tymi innymi, które nie należą do mojej grupy. To właśnie widać w tym skądinąd dosyć zaskakującym zetknięciu Chrystusa z kobietą kananejską. Nie przywykliśmy do takiej osłej odpowiedzi Jezusa Chrystusa z kart Ewangelii. Tu się z taką stykamy. Jezus uzasadnia właśnie to mówiąc: przyszedłem do owiec, które poginęły z domu izraelskiego. Przyszedłem do swoich. Ci inni są w dalszej kolejności. Jezus niejako pokazuje nam to po to, byśmy zobaczyli właśnie, że pierwsze nasze obowiązki są wobec tych naszych najbliższych. To, co później teologia moralna Kościoła nazwie ordo caritatis, ten porządek miłości, że wtedy, kiedy realizujemy przekazanie miłości, to ono w pierwszym rzędzie powinno dotyczyć naszych najbliższych, naszej rodziny, naszych sąsiadów, ludzi, z którymi pracujemy, współwyznawców naszej religii, tych, którzy należą razem z nami tego samego narodu, nie wykluczając oczywiście, ale w dalszej kolejności całej ludzkości. Innymi słowy, nie można kochać całej ludzkości, jeżeli się nie zacznie od tych, którzy są najbliżej nas. To ordo caritatis, ten porządek miłości, jest na kartach Ewangelii. Właśnie możemy go wyczytać chociażby w tym spotkaniu z kobietą kananejską. Możemy w związku z tym żądać od polskich polityków, żeby to właśnie nasz interes reprezentowali, żeby o nas najbardziej dbali. To jest właśnie to ordo caritatis. Od naszych hierarchów kościelnych możemy wymagać, słusznie wymagać, właśnie powołując się na to ordo caritatis, żeby przede wszystkim dbali o tę owczarnię, o ten kościół w pierwszym rzędzie. To ma być pierwsze i podstawowe ich zadanie. Dzisiaj znowu bardzo często spotykamy się z myślami, które przeciwstawiają się temu ordo caritatis. Uważają, że to są jakieś bajki przynależące do jakiejś bardzo, bardzo zamierzchłej, archaicznej przeszłości ludzkości, że nowoczesna ludzkość powinna odrzucić właśnie tego typu myślenie. Jest taki bardzo znany filozof australijski, Peter Singer, który właśnie mówi, że to, co się powinno liczyć w naszych czynach moralnych, to przede wszystkim taki bardzo obiektywny rachunek, który czyn przyniesie najwięcej korzyści maksymalnie największej liczbie osób. Brzmi dobrze. W praktyce oznacza to, mówi Singer, że jeżeli na przykład masz 102-letnią ciocię, która właśnie w tej Australii, kraju dobrobytu, przeżyła te swoje 102 lata i wydajesz teraz na jej opiekę jakieś pieniądze, bo zatrudniłeś pielęgniarkę i tak dalej, to robisz głupio, bo te same pieniądze mógłbyś przeznaczyć na potrzebujących w Afryce. Albo, mówi Singer, mógłbyś te pieniądze przeznaczyć nie na tę pielęgniarkę, tylko przeznacz na schronisko dla psów. Uchronisz więcej życia. Rachunek, taki czysty rachunek, każe ci zrobić to. Przestać się zajmować już tą ciocią, zajmij się innymi. Ponieważ właśnie on nie uznaje tego porządku miłości, nie uznaje tego ordo caritatis. No i tutaj już anegdota z biografii Singera. Jego mama ciężko zachorowała. No i co zrobił Singer?
No zatrudnił oczywiście prywatnych lekarzy, prywatne pielęgniarki, kompletnie już oczywiście nie pamiętając o tych swoich naukach. I bardzo dobrze, że tak zrobił, bardzo dobrze, że wydał całe swoje pieniądze na własną mamę. To pokazuje, właśnie jego historia pokazuje, że bardzo często coś na papierze bardzo dobrze brzmi, ale nie oszukamy naszej natury. W naszej naturze jest właśnie ten porządek miłości, to, że jeżeli zachoruje ci mama, to przestań myśleć o nieszczęsnych psach w schronisku. Oczywiście o nich też powinniśmy myśleć. Przekazanie miłości, które daje nam Chrystus, oczywiście dotyczy wszystkich ludzi, dotyczy również stworzeń, które odczuwają, które mogą, potrafią cierpieć i tak dalej, ale w pierwszym rzędzie powinieneś zająć się swoimi najbliższymi. I nie ma nic złego, i nie ma nic chorego, i nie ma nic należącego do jakiejś archaicznej przeszłości w tym, że właśnie staramy się w pierwszym rzędzie troszczyć o naszych najbliższych. Pierwsze czytanie jeszcze pokazuje nam jeden ważny aspekt tego porządku miłości, tego Ordo Caritatis. Otóż prorok Izajasz mówi do swojego narodu, mówi do Żydów, przyjmujcie obcych, przyjmujcie ich do siebie, ale tych, którzy zgodzą się przyjąć wasze reguły postępowania, cudzoziemców zaś tych, którzy przyłączyli się do Pana, ażeby Mu służyć. Tych właśnie przyjmijcie. Tych, którzy będą miłować imię Pana, tych, którzy zachowują szabat bez pogwałcenia go, tych, którzy trzymają się mocno mojego przymierza. Prorok Izajasz mówi o otwartości na tych innych, mówi o otwartości na tych obcych, wtedy, kiedy oni przyjmą reguły postępowania danego narodu czy danej kultury. Ponieważ potrzebujemy domostwa. Każdy z nas potrzebuje domu. Tego materialnego jest to dla nas coś oczywistego. Ale my jako ludzie nie jesteśmy tylko istotami materialnymi. Wykraczamy poza to, co materialne. Żyjemy również w tej przestrzeni ducha, w przestrzeni duchowej i potrzebujemy również dla naszego dobrobytu i dla naszego szczęścia domostwa duchowego. I chociaż tak jak dom materialny możemy nawet zbudować my sami, tak tego domu duchowego nie zbudujemy sami. Ten domostwo duchowe buduje się całymi wiekami. I to jest właśnie kultura, to jest właśnie nasz naród. To jest w naszym przypadku polskość. To jest właśnie ten nasz dom duchowy, w którym dobrze się czujemy. Dzięki któremu mamy to swoje schronienie, duchowe schronienie. I teraz wyobraźmy sobie, gdybyśmy kogoś zaprosili do naszego domu, do naszego mieszkania i by ktoś przyszedł w gościnę i zacząłby nam wszystko przestawiać, prawda? Ten obraz jest brzydki, zdejmujemy go, tu tę kanapę przesuniemy pod okno. No nie, to jest nasz dom, mamy prawo go sobie urządzić tak, jak chcemy. Tak samo jest z naszym domostwem duchowym. Możemy zapraszać obcych do tego domu duchowego, ale pod warunkiem, że nikt nam nie będzie niczego przemeblowywał w tym naszym domu, bo to jest nasz dom i mamy prawo do tego domu, mamy prawo do tego schronienia, tego poczucia bezpieczeństwa, które daje nam właśnie to, że jesteśmy wychowani w określonej kulturze, w określonym narodzie. I oczywiście dzisiaj nie będziemy żądać od naszych współczesnych obcych, współczesnych innych, żeby, tak jak prorok Izajasz wymaga, żeby przyjęli nasze zasady religijne od razu. Nie. Ale wystarczy poszanowanie takich najbardziej ogólnych i podstawowych zasad naszej kultury, którym jest na przykład szacunek do kobiet, którym jest nasz szacunek do wolności. Polska zawsze słynęła właśnie z tego, że ta wartość wolności była w naszym narodzie szczególnie ceniona, a więc dzisiaj również wolności do samostanowienia, do decydowania o własnym życiu, o tym, że nikt z zewnątrz nie będzie nam mówił, co mamy robić, jak postępować. To są te wartości, które mamy prawo chronić, mamy prawo troszczyć się o nie. I możemy powiedzieć wszelakim obcym i innym, że nie, to jest nasz dom i nie chcemy, żeby ktoś nam przemeblowywał. Czujemy się w nim dobrze. Posłuchamy rady oczywiście, ktoś może nam doradzić, że możemy coś ewentualnie zmienić, ale ostatecznie to musi być zawsze nasza decyzja. Ale trzeci wniosek, oprócz tego, że Pismo Święte uznaje istnienie zbiorowości i mówi nam o tym porządku miłości, o tym Ordo Caritatis, trzeci wniosek, o którym nie powinniśmy zapomnieć w ferworze tych wszystkich bardzo ciężkich i bardzo emocjonalnych dyskusji, o tym współczesnym spotkaniu z naszymi współczesnymi innymi, współczesnymi obcymi, to, że ostatecznie Pismo Święte mówi, przyjmij tego obcego. Zwraca uwagę, że ten obcy może być lepszym człowiekiem niż my. Tak jak właśnie kobieta kananejska, która wykazała się ogromną wiarą. Jezus nie popełnił tego błędu,
mierzenia wszystkich jedną miarą. Jesteś Kananejką, więc cię zmierzę jak wszystkich Kananejczyków, więc na pewno jesteś dokładnie taka sama jak inni. A trzeba pamiętać, że Jezus mógł spojrzeć z góry na kobietę kananejską. Mógł spojrzeć z góry na kulturę kananejską, ponieważ ona była dosyć okropna. Badania archeologiczne dzisiejsze, współczesne, odkrywają przed nami bardzo okrutne prawdy na temat Kananejczyków. Na przykład to, że odkrywają archeologowie w fundamentach domów kananejskich szczątki małych dzieci, które były ofiarowywane bożkom kananejskim. Były składane ofiary z małych dzieci po to, żeby te bożki chroniły domostwa, po to, żeby chroniły przed niebezpieczeństwami. Okrutny zwyczaj. Więc nie dziwmy się też, że kiedy Jezus spotyka kobietę kananejską, pierwsze to spotkanie nie należy do najsympatyczniejszych, kiedy ta kobieta kananejska jeszcze wspomina o swoim dziecku, że moja córka jest chora. Pan Jezus mógł sobie pomyśleć, a ciekawe, ile jeszcze miałaś dzieci, co z nimi zrobiłaś? Czy one nie są przypadkiem wkopane teraz w fundamenty twojego domu? Ale nie popełnia tego błędu mierzenia wszystkich jedną miarą. Patrzy na nią jak jednak na jednostkę również i dzięki temu odkrywa jej wiarę. My również powinniśmy pamiętać, że owszem, mamy prawo do określania własnej tożsamości, że mamy prawo do troski przede wszystkim o nasz ten duchowy dom, o tą naszą kulturę, ale ten obcy jest również jednostką i niejednokrotnie może być kimś lepszym niż my. A mówię to, bo dzisiaj czasami właśnie w ferworze tych wszystkich dyskusji o spotkaniu z muzułmanami widać również i w naszym kraju zachowania, które ewidentnie nie licują z Pismem Świętym. Jestem przekonany, że tych zachowań nie dokonują ci, którzy przychodzą do Kościoła, że ci, którzy słuchają słów Ewangelii, słów Jezusa Chrystusa, nigdy by się do takich czynów nie dopuścili, ale można przypomnieć sobie historię tego pianisty z chilijskiego, który przyjechał tu do Warszawy na koncert w Filharmonii, a ponieważ jako Latynos miał trochę bardziej śniadą skórę, został pobity tutaj w Warszawie, bo się komuś skojarzył z Arabem. Już został pobity, prawda? Nie mógł zagrać koncertu. Albo historia z Poznania, w którym też właśnie spotkano Araba Syryjczyka. Tym razem poprawnie zidentyfikowano go jako Araba i Syryjczyka i też go pobito, tylko okazało się potem, że to jednak chrześcijanin. To pokazuje, te incydenty pokazują, że czasem w naszym ferworze walki o swoje można pójść za daleko, że czasem ta słuszna miłość do własnego domu, do własnego narodu, do własnej rodziny, słuszna miłość może przerodzić się w coś bardzo nieprzyjemnego, w coś, co można w zasadzie nazwać oślepieniem nienawiścią. I powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy na to uważać, że w całej tej trosce o to, co nasze i o naszą zbiorowość, nigdy nie wolno nam przekroczyć tej linii nienawiści do obcego, do innego, zdehumanizowanie, niewidzenia w drugim człowieka. I mówię to szczególnie do nas i szczególnie my, czyli parafianie albo pielgrzymi zmierzający tutaj do sanktuarium księdza Jerzego, tego, który mówił, nigdy nie odpowiadaj złem za zło, zawsze zło dobrem zwyciężaj i nie chciej odpowiedzieć przemocą na przemoc, nie chciej odpowiedzieć nienawiścią na nienawiść. Szczególnie my mamy obowiązek o tym pamiętać.